Galaktyczne anachronie. Dzieje rodu Cornelius. Na planecie Lothal, znanej ze swojego strategicznego położenia i bogatego dziedzictwa kulturowego, urodzili się dwaj bracia, Oskar i Thomas Cornelius. Oskar, starszy z nich, stanowił wzór do naśladowania dla młodszego Thomasa. Ich ojciec, William Cornelius, był wysoko cenionym oficerem wojskowym, który przekazał synom wartości republikańskie, a później imperialne, wychowując ich w duchu lojalności i honoru. Oskar Cornelius rozpoczął swoją karierę wojskową jako młody oficer, szybko awansując na podpułkownika w czasie wojen klonów. Jego odwaga i strategia w kluczowych bitwach przyniosły mu uznanie w szeregach armii. Thomas, inspirowany przykładem swojego starszego brata, wstąpił do armii, gdzie szybko zdobył reputację zdolnego i lojalnego oficera. Jednak po zakończeniu wojen klonów, Thomas zaczął dostrzegać, że jego umiejętności i zainteresowania mogą być lepiej wykorzystane w innych dziedzinach służby. Jego analiza politycznych i strategicznych aspektów wojny, a także głęboka wiedza o strukturze Imperium skłoniły go do rozważenia kariery w Imperialnym Biurze Bezpieczeństwa. Thomas postanowił zgłosić się do ISB, co nie było łatwym zadaniem. Proces rekrutacji był rygorystyczny, a kandydaci musieli przejść skomplikowane testy i egzaminy, które sprawdzały ich zdolności analityczne, umiejętności dochodzeniowe oraz lojalność wobec Imperium. Dzięki swojemu doświadczeniu wojskowemu, determinacji i umiejętnościom analitycznym, Thomas przeszedł proces rekrutacji i został przyjęty do ISB. W ISB Thomas szybko zdobył uznanie jako analityk i śledczy, specjalizując się w identyfikowaniu i eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa Imperium. Jego praca obejmowała zarówno śledzenie działalności grup opozycyjnych, jak i analizowanie ryzyk politycznych oraz gospodarczych. Thomas wykorzystywał swoje doświadczenie wojskowe, aby skutecznie zarządzać operacjami wywiadowczymi i dochodzeniowymi. Pomimo sukcesów w ISB, Thomas nie zapominał o swoim starszym bracie, który nadal pełnił swoją rolę jako podpułkownik. Bracia, choć teraz działali w różnych obszarach, pozostawali w bliskim kontakcie i wspierali się nawzajem. Ich rozmowy o strategii, bezpieczeństwie i polityce pomagały im w codziennej pracy i były źródłem wzajemnego wsparcia.